Dzisiejszej nocy do Counter-Strike'a zawitał nowy update, który może wywrócić handel nawet o 180 stopni. Ale przed tym odcinkowy giveaway na 20 zł Paysafe Card, jedyne co trzeba zrobić to zasubskrybować kanał wraz z dzwoneczkiem, zostawić łapkę w górę pod filmem, napisać pomysł na kolejny odcinek w komentarzu oraz dołączyć do mojej grupy na Steam. To tyle tytułem wstępu, a ja teraz zapraszam do oglądania. Jak już wspomniałem, dzisiaj w nocy w CSGO pojawił się nowy update, który kończy możliwość handlu kluczami z tejże gry. Zapewne nieraz słyszeliście o osobach, które rozmieniały skiny o większej wartości na klucze, żeby potem takowe klucze wystawić na strony typu Allegro i sprzedać taniej niż są one na rynku Steam, jak i w menu CS-a. Przykładowo klucze w menu kosztują około 10 zł, natomiast na stronach typu Allegro mogliśmy takie klucze kupić nawet za 6 zł za sztukę. Również handlarze posługiwali się głównie kluczami, gdyż one zawsze miały swoją stałą cenę, która nigdy nie ulegała zmianie. Dzisiaj niestety się to skończyło, gdyż twórcy CS postanowili zablokować możliwość handlu kluczami, więc dniem dzisiejszym klucze nie będą mogły zostać sprzedane na rynku Steam, ani nie będą one mogły uczestniczyć w wymianach. Ale spokojnie, wszystkie klucze kupione przed 29 października nadal mogą uczestniczyć w wymianach i mogą zostać wystawione na rynek Steam. Jak piszą twórcy CS-a, krok ten został wymuszony dużą ilością nielegalnych transakcji, które coraz częściej odbywały się przy użyciu kluczy z CSGO, ale czy przyczyna w rzeczywistości była inna, to już musicie sobie sami odpowiedzieć. No i co, to by było na tyle, możecie dać znać, co sądzicie o zablokowaniu możliwości handlu kluczami. Ja przypominam o konkursie na początku filmu. No i co, ja się z wami żegnam, do następnych odcinków, trzymajcie się i piona.